Dobry wieczór Państwu. Marzena Słupkowska. Pozostaję pod wpływem wyżu. Tylko na północy dał sobie znać front atmosferyczny, który miejscami przyniesie większe zachmurzenie. W nocy pogodnie, ale nad ranem miejscami na Podlasiu i Lubelszczyźnie utworzą się mgły. Najchłodniej wzdłuż granicy wschodniej 1-2 stopnie. Przy gruncie temperatura może spaść do minus 3. Na zachodzie 6-7. Przed południem niemal wszędzie słonecznie, tylko na Pomorzu chwilami więcej chmur i od 13 do 16 stopni. W ciągu dnia dominować będzie lazurowe niebo, tylko gdzieniegdzie na zachodzie i północy mogą pojawić się niegroźne chmury. Zrobi się ciepło. Od 17 stopni w regionach północnych przez 19-20 do 21 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem, lokalnie 12-14. W środę najwięcej słońca w województwach południowych. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, chociaż gdzieniegdzie od wybrzeża zachodniego po północne Mazowsze niewykluczony symboliczny deszcz. W czwartek z zachodu na wschód przewędruje front chłodny. Przyniesie większe zachmurzenie i przelotne opady. Jedynie na południowym wschodzie błękitne niebo i do 20 stopni. Na północy 16. W piątek słonecznie, a zanikające opady na krańcach południowych. Na Suwalszczyźnie zaledwie 12 stopni. Wielką sobotę deszcz wzdłuż granicy zachodniej i południowej. W niedzielę wielkanocną pojawi się kolejny front chłodny. W całym kraju możliwe opady i burze. Na północy 13 stopni. Od świątecznego poniedziałku coraz chłodniej. Pamiętajmy o tym, że w obecnej sytuacji najlepiej podziwiać wiosnę z okien naszych domów. Spokojnego wieczoru. Do widzenia.